Witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz pierwszy tutaj będzie się odbywała taka debata. Powiem tak króciutko tylko, że debaty są przygotowywane corocznie, ale w tym roku po raz pierwszy jest tutaj w Urzędzie Gminy. Dlaczego? Ponieważ temat jest bardzo istotny. Wybory parlamentarne. Czy pamiętają Państwo ruch społeczny wśród młodych, jaka wywołała decyzja rządu o podpisaniu porozumienia ACTA, które miało ograniczyć dostęp do internetu, wyświetlenia jakichkolwiek plików? To właśnie manifestacje młodych ludzi we wszystkich krajach europejskich i gigantyczna fala krytyki w internecie spowodowały, że parlament odrzucił tę grupę. Młodzi wolą aktywność bezpośrednią, spontaniczną, ale niestety krótkotrwałą. Zrzeszenia i grupy, do których należą nasi uczniowie. RZS, Czarni Chrząstawa, klub piłkarski. Czarni Żniwiarze, klub lacrosse. Coraz częściej młodzi wykorzystują nowoczesne technologie wyrażania swoich opinii. Tworzą filmy i potem wrzucają i udostępniają je na YouTubie, otwierają również fanpage na Facebooku. Chętnie włączają się w akcje zbierania podpisów, petycji, bojkotowania, manifestacji. To jeden z najprostszych sposobów wpływania na decyzje polityków, choć nie jedyny. Tylko 37% młodych ludzi deklaruje przynależność do nieformalnych lub bardziej sformalizowanych stowarzyszeń organizacyjnych czy klubów. Jak nie wybory, to co? Zapytałyśmy uczniów naszego gimnazjum, co sądzą na temat udzielania się młodym w życiu społecznym i lokalnej demokracji. Pytanie na ankiecie. W ankiecie było udział 35 osób z naszego gimnazjum. Pierwsze pytanie. Czy uważasz, że masz wpływ na życie społeczne na terenie twojej wsi i gminy? Tak, 10 osób, nie, 25 osób. Czy sama jesteś zaangażowana w życie lokalnej społeczności? Tak, odpowiedziało 11 osób, nie, 24 osoby. Podzielimy się na grupy. Podzielimy się na 3 grupy. Po wykonaniu zadania poprosimy Was, abyście odczytali te swoje, co napisaliście. Ale tam się udzielają też mieszkańcy. Tak, z Kamieńca przyjeżdżam na przykład jak jest tam panie i tam są jakieś tańce, jakieś tam spotkania. Tak, światło. Na przykład te pytania. Oczywiście wnioski to podstawa, trzeba się nauczyć przede wszystkim, w jaki sposób można uczestniczyć w demokracji. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Bo od nas zależy przyszłość i to, jaka będzie w przyszłości Polska. No, ja mam taki charakter, że myślę, że Ula też. Mamy takie charaktery, że dążymy do celu i nie patrzymy na żadne przeszkody. Ta debata myślę, że nam się udała. Wierzę w to, że bardzo dobrze i proszę trzymać za nas kciuki, żebyśmy się dostały do Sejmu. W roku 2014 odbywa się 20. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Nasza szkoła w Chrząstawie Wielkiej bierze udział po raz czwarty. Dwa razy zakończyło się to sukcesem i nasze uczennice otrzymały mandaty poselskie. Natomiast w ubiegłym roku niestety nie udało się. W tym roku mamy nadzieję, że dopisze nam szczęście. Sama formuła debaty jest na tyle ciekawa i interesująca, że warto coś takiego przygotować, żeby młodzież mogła
też uczestniczyć w czymś innym niż tylko w życiu codziennym, jakie odbywa się w szkole. Dziewczyny wykazały się naprawdę dużą samodzielnością, jakie naprawdę były świetne. W szkole kandydatów wyłaniamy właściwie na podstawie ich trzyletniego czy dwuletniego zachowania w gimnazjum. Jeśli uczennica, że tak powiem, rokuje, sprawdza się u nas w szkole, organizuje różnego rodzaju imprezy, to proponujemy coś takiego, bądź one same właściwie wychodzą często z inicjatywą i pytają, czy to one w tym roku mogłyby przeprowadzić debatę i zorganizować całość.